Bardzo ważną kwestią w naszym duchowym życiu jest to, abyśmy zrozumieli cel, dlaczego akurat przechodzimy dane doświadczenia bądź próby. Po to, abyśmy odnieśli pełne zwycięstwo i wiedzieli, w jakim jesteśmy miejscu właśnie dziś. Często jest tak, że doświadczamy Boga nie kiedy jesteśmy na szczycie góry, ale to właśnie w miejscu naszych życiowych dolin. Kiedy jesteśmy na szczycie naszego duchowego życia, bądź też w miejscu zwycięstwa, radujemy się w Bogu, ale niekoniecznie potrzebujemy Jego pomocy, a to przecież On udziela nam siły w czasie naszych różnych doświadczeń. Być może jesteś w miejscu totalnej presji, bądź też ucisku ze strony świata, tak jak w przypadku Pawła, który napisał w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale 8:10. Parafrazując, kiedy był w Azji, był pod wielką presją, która przekraczała jego siły, przez co zaczęli rozpaczać. W czasie, gdzie bitwa była aż tak trudna, że nie sądzili, że przeżyją. W 9 wersecie pisze, że mieli śmierć przed oczami, przez co przestali pokładać ufność w sobie, lecz zaufali temu, który żyje w nich i który wskrzesił ich z martwych, dając nowe życie, ponieważ obiecał, że zachowa ich od śmierci, ponieważ On obiecał, że nas podtrzyma, że nam pomoże, że kiedy nie będziemy domagali, On nas poniesie. Moi bracia i siostry, aktualnie żyjemy w pokoleniu, które nie będzie znało Słowa Bożego i nie będzie czytać Biblii, a nawet nie będzie ich interesować to, co masz do powiedzenia. Lecz dla naszego dobra być może Bóg umieści cię w miejscu, w którym ci ludzie będą dostrzegać ponadnaturalną siłę Jego pomocy, której oni nie mają. Oni dostrzegą to, że my mamy dziwną zdolność przechodzenia przez te wszystkie próby. Będą widzieć siłę, której nie umią sobie znaleźć. Będą widzieć Chrystusa, który żyje w nas, ponieważ Słowo Boże mówi o tym, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I przez to możemy być świadectwem dla tych ludzi. Ewangelia powinna być głoszona w każdym czasie i w każdym miejscu. Ale przychodzą takie sezony, że nie mamy otwartych drzwi, ponieważ ludzie nie mają otwartych uszu na słuchanie. Ale mimo to będą widzieć Chrystusa w tobie, jeżeli przyjdzie czas, kiedy będziesz musiał przejść przez sytuację, gdzie okoliczności będą wydawać się tragiczne i nie do przejścia. W czasie, gdzie nie będzie możliwe, aby przejść to poprzez swoją własną mentalną siłę woli. I w tym momencie ludzie ze świata zrozumieją, że tylko dzięki Bożej sile w twoim życiu udało ci się osiągnąć to, do czego doszłaś bądź doszłaś. A więc bardzo ważne jest w naszym życiu, abyśmy mieli zwycięstwa w tych naszych prywatnych sprawach, w tych osobistych próbach, pomiędzy tymi wszystkimi zmaganiami, o których, pomimo tego, że są twoje, wiedzą ludzie dookoła ciebie. Przejdźmy do pierwszego listu Piotra, pierwszego rozdziału, zaczniemy od wersetu 3. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei. Innymi słowy mówiąc, na samym końcu i tak będziemy zwycięzcami, ponieważ zwycięstwo jest nam przypisane przez Jezusa Chrystusa, ponieważ mamy zaklepane miejsce w niebie, bo przecież czeka na nas wieczność w niebie. Wracając do tekstu, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, niewiednącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorakich doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu. Na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujcie Go. Wy w Niego teraz. Choć nie widzicie, lecz wierzycie. Ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały. Wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. Przejdźmy następnie do 4 rozdziału, poczynając od wersetu 12. Umiłowani, temu żarowi, który pośrodku was trwa dla waszego doświadczania, nie dziwcie się, jakoby was spotkało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch Chwały, Boży Duch, na was spoczywa. Wiecie, w niektórych społeczeństwach ludzie przeżywają to,
nawet dzisiaj w różnych częściach naszego świata, jak również mamy wiele biblijnych przykładów takich właśnie sytuacji, kiedy chrześcijanie, wyznawcy Chrystusa, wezwani są do tego, aby przetrwać wszystko to, co ich otacza. Być może będzie czas, gdzie ty i ja będziemy musieli iść razem przez tą Dolinę Cienia, czy też Krainę Śmierci. Nie wiem, czy ten czas nadejdzie kiedykolwiek, czy też dożyjemy tych czasów, ale teraz właśnie możemy się modlić, aby być wzmocnieni przez Chrystusa w naszym wewnętrznym człowieku, w naszej wewnętrznej istocie, aby uczyć się, jak wierny jest On w tym, co powiedział, że On nas zatrzyma i zachowa. W każdej próbie, z którą się zmagamy, czy też którą przechodzimy. Tego właśnie starał nauczać się Piotr w swoim pokoleniu, aby ludzie odnajdywali zwycięstwo tam, gdzie są powołani, tam gdzie żyją, tam gdzie pracują, w swoich miejscach otoczenia. Kiedy nadejdzie większa próba, będziesz miał większą ufność w Bogu, ponieważ ten, który zachował cię w przeszłości, może cię również zachować na przyszłość. Abyś zawsze miał w swoim sercu słowa naszego Pana Jezusa: nie porzucę cię, ani nie opuszczę. Ponieważ On powiedział, że na świecie będziemy mieli prześladowania, będziemy mieli ucisk, ale bądźmy dobrej myśli, ponieważ On przezwyciężył świat. Chrystus we mnie jest moją siłą. Chrystus w tobie jest twoją siłą. On jest naszym światłem, On jest naszą nadzieją, On jest naszą siłą, On jest naszą pieśnią i On jest też naszą przyszłością. On jest naszą obecnością, On jest wszystkim, czego kiedykolwiek będziemy potrzebować. To właśnie ten Chrystus, który żyje w nas. Taką trudną sytuację w życiu Bożych ludzi możemy odnaleźć w historii z Księgi Daniela 3 rozdziału, kiedy król wpadł na pomysł, aby uczynić posąg człowieka i oznajmić całemu społeczeństwu, że będzie musiało kłaniać się tej figurze w czasie, kiedy zabrzmi dźwięk specjalnych instrumentów, w czasie, kiedy to ogłoszą, czy w czasie ich imprez, czy też uroczystości. Społeczeństwo miało obowiązek świętować na cześć króla i oddać pokłon posągowi, ale król również oznajmił, że jeżeli ktoś nie podda się pod ten rytuał i nie odda pokłonu złotemu posągowi, wówczas zostanie wrzucony do ognia, a jego cały dobytek zostanie zagrabiony, jego życie zrujnowane, a rodzina wybita. A tak jak było to w przypadku Daniela, gdzie został wrzucony do rozżarzonego pieca. Tylko 3 chłopców, Szedra, Miszach i Abednego. Oni wiedzieli, że mogą cierpieć, ale ta moc Boża, która była w nich, pokrzepiała ich serca do tego stopnia, że zdecydowali się, aby to przetrwać, choć nie znali okoliczności i Bożej interwencji w tym wypadku. Ale ta myśl, to postanowienie, że będą służyć tylko i wyłącznie żywemu Bogu, to postanowienie ich serca, szlachetne postanowienie ich serca, że nie będą się kłaniać temu, o czym wiedzieli, że jest obrzydliwością, ponieważ oni wiedzieli, że to jest kłamstwo, tak też nie chcieli kłaniać się przed kłamstwem. Tak też, kiedy zaczęła grać muzyka, odmówili pokłonu. I kiedy przeprowadzono ich przed króla, oni również tam odmówili kłaniać się przed nim. Oni wierzyli, że Bóg jest w stanie ich uratować i oznajmili to królowi, że nawet jeżeli zginą, to nie pokłonią się przed nim i nie oddadzą chwały złotemu posągowi. Widzicie tą determinację, która ukazywała to, że oni byli gotowi, aby przejść przez tą próbę, aby wejść w ogień. Zostali wrzuceni do tego gorącego pieca, a w tym wszystkim król oczekiwał, że po tym wszystkim zostaną tylko szmaty i popiół. Ten piec był aż tak gorący, że uśmiercił ludzi, którzy wrzucali tych chłopców do środka. I zaglądając do środka, król Nebukadnezer zapytał: czyż nie wrzucaliśmy 3 chłopców do tego ognia? A widzę teraz ich 4. A ten 4 z wyglądu przypomina Syna Bożego. W polskich wersjach Biblii użyte jest słowo anioła, jednakże w oryginale występuje fraza Bar-La, oznaczająca Syn Boży. Nawet sam król mówi o tym, że ta 4 postać jest jak coś, czego nigdy wcześniej żeśmy nie widzieli. Istota, która musiała przyjść z niebios, z zaświatów. Król zachwycał się tym, mówiąc i ukazując to w taki sposób, że to musiało być Boże działanie i boskie doświadczenie. I zobaczył tą namacalną obecność Bożą, ponieważ 3 młodych mężczyzn postanowiło, że nie zaprą się Boga i pomimo wszystko zgodzą się na ten proces śmierci, nie zginając z kolana przed tą całą bezbożnością i ohydą. Oni nie poddali się temu, co społeczeństwo
zdecydowało, że tak ma wyglądać rzeczywistość. Oni odrzucili formę poddaną przez bezbożny świat. Nie zgodzili się na to, aby poniżyć Boga i wykrzywić Jego obraz, aby w miejsce postawić i wywyższyć człowieka. I przez to też mogli dać świadectwo, aby ten bezbożny król mógł zobaczyć Bożą obecność. Dlatego też w naszym życiu powinniśmy iść w ogień w czasie próby, po to, aby bezbożny świat wokół nas mógł dostrzec Bożą obecność w naszych życiach, aby mogli dostrzec tego, który pomaga nam w czasie próby, aby mogli dostrzec to, że On nam pomaga, aby mogli zobaczyć, że to tylko Bóg mógł nas podtrzymać, abyśmy nie upadli. Ten, który ratuje nas, pomimo tego, że powinniśmy umrzeć ze względu na okoliczności wokoło nas. To samo widzimy w 6 rozdziale Księgi Daniela, kiedy bezbożny przywódca kraju, kierowany przez społeczeństwo, które mianowało go Bogiem, dlatego też uznał, że nikt nie powinien się modlić do żadnego innego Boga, jak tylko do Niego. Kiedy społeczeństwo bądź społeczność promuje kogoś jako Boga, wówczas nie ma końca głupota ich wymysłów. I owy król postanowił, że jeżeli ktoś nie wykona jego rozkazu, wówczas zostanie wrzucony do jaskini lwu. I Daniel, który chodził z Bogiem od wielu lat, znał moc Bożą i Jego obecność. I znał tego prawdziwego Boga. Odmówił kłaniania się przed bożkiem, a jego zwyczajem było to, aby modlić się 3 razy dziennie i w tym czasie otwierał swoje okno w kierunku Jerozolimy. Miał w swoim sercu obietnicę przebudzenia i nie chciał go oddać, pomimo wszelakich zagrożeń, które pojawiały się na jego drodze. Tak też został oskarżony i skazany, po czym wrzucono go do jaskini lwu. I w tym przypadku król nie wiedział, co się dzieje z Danielem, jednak zawołał do niego, pytając, czy twój Bóg jest w stanie cię zachować, Danielu. A Daniel zawołał, mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom. Nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ on uznał mnie za niewinnego, a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego. I widzimy tutaj świadectwo męża Bożego. Ludzie wokoło ciebie, którzy żyją z tobą, nie będą zawsze widzieć tego, co się stało. Nie będą widzieć obecności Bożej, która była z tobą, ale mimo to usłyszą twoje świadectwo o tym, że Bóg był wierny i posłał swoje słowo tak, że to, co miało mnie pożreć, nie miało nade mną władzy. Napisano, że diabeł krąży jak leprzący, szukając kogo by pożreć. Lecz to Bóg posłał swoje słowo i dał mi taką wewnętrzną pewność i ufność wobec Niego, aby zamknąć paszczę lwów. Tak też nadal tutaj jestem. Chwała Bogu. I zobaczcie, w obu przypadkach zmieniono prawa, ponieważ ludzie, którzy byli u władzy, zobaczyli świadectwo wyzwolenia od Boga w sytuacji, w której tylko On mógł dać wyzwolenie. I to jest właśnie klucz tego wykładu. Gdyby nie poszli na ten proces, królowie by nigdy nie zobaczyli tego cudu i Bożego działania. Amen. Even so, come, Lord Jesus.